Dzień dobry. Urządzenie, które za mną się znajduje, to jest falownik, który jest jednym ze składowych elementów instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego pokazuję Wam falownik w tle dzisiejszego nagrania za moimi plecami? To się zaraz okaże, a tymczasem przeczytam teksty biblijne na dzisiejszy dzień. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Księga proroka Izajasza, 9 rozdział, 1 wiersz. Rozgłaszajcie cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. 1 list Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz. Moi drodzy, dlaczego falownik? Parafia w Opolu jest wyposażona w instalację fotowoltaiczną, która została założona 4 lata temu. Nie pokazuję tej instalacji na zewnątrz budynku, bo jest paskudna pogoda, a poza tym przejeżdżające obok pociągi strasznie hałasują i popsułyby jakość nagrania. W związku z tym falownik to jest też kluczowy element tej instalacji. Od 4 lat nam to tutaj pracuje i można powiedzieć, że teraz już ten czas jest, kiedy inwestycja całkowicie się zwróciła i mamy prąd, uwzględniając wszystkie dofinansowania, za darmo. Skąd jest ten prąd? Ze światła, ze światłości. To pokazuje, że światło to nie tylko życie, światło to nie tylko radość, uśmiech, pozytywny nastrój, ale światło to także energia, energia elektryczna, bardzo konkretna, bardzo wymierna. Zatem światło daje nam dużo pozytywnych, składowych elementów życia. I nie inaczej jest w tekstach biblijnych. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, a tym światłem jest Jezus Chrystus. Wyjdziemy powołani w ciemności ku cudownej światłości. Jezus na górze przemienienia jest postacią świetlistą. Mojżesz, gdy schodził z góry Synaj, Choreb, po spotkaniach z Panem Bogiem, także jego oblicze było tak świetliste, pełne światłości, że musiał je zakrywać, aby nie oślepiać swoich rozmówców. Bóg daje światłość. Bóg jest światłością. Światłość jest tym, co pozytywne, jest tym, co dobre. Ja Wam życzę na dzisiejszy dzień bardzo dużo światła, bardzo dużo radości, żeby Boża światłość nas prowadziła, żeby ta Boża energia, która buduje Boże niebieskie Królestwo, była w nas, darowana od Boga jako Jego łaska. I byśmy tym wszystkim, co dobre, tą właśnie światłością promienieli, dzielili się i chcieli dostrzegać ją bardzo mocno i bardzo intensywnie w naszej codzienności, w naszym życiu. A fotowoltaika działa i jest sprawna. No i jeśli wszystko dobrze pójdzie i otrzyma parafia dalsze dofinansowania, to jeszcze w tym roku założymy kolejną instalację na kolejny obiekt. Bo światło jest pozytywne, daje energię. Przede wszystkim ta światłość Chrystusowa i tej światłości jeszcze raz Wam i sobie gorąco, nie tylko na dzisiaj, życzę. Amen. Zostańcie z Bogiem.